Hej, witam Was w kolejnym vlogu z serii strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy BIM oraz Lean. Dzisiaj będziemy ponownie mówić o Kaizen, trochę rozszerzymy to pojęcie. Jeśli chodzi o reguły domowe, znacie je z poprzednich vlogów. Również przypominam, że jest to podróż przygodowa, a więc proszę o oglądanie od pierwszego vloga chronologicznie, bo ja się nie będę powtarzał w różnych rzeczach. No to zaczynamy. Ostatnio namnożyło się, właściwie ostatnio, no, w ostatniej historii się namnożyło trochę pojęć na temat Kaizen. Wiele typów różnych się pojawiło. Jednym z pierwszych podziałów na przykład jest coś takiego, że mamy tak zwaną ideę Kaizen albo Kaizen Blitz, to są szybkie Kaizen. Mamy Kaizen Event, to jest taki zorganizowany Kaizen przy pomocy właśnie tych wszystkich formularzy, przy pomocy różnych takich dodatkowych, pomocnych, różnych zestawień. Mamy również Kaizen Teian tak zwany, to są sugestie. Mamy Kakushin, to są innowacje. Mamy Kaikaku, to jest radykalny Kaizen. Również są inne klasyfikacje, inne standaryzacje. Mamy Point Kaizen, mamy Line Kaizen, mamy Plane Kaizen, mamy Cube Kaizen i również System Kaizen. To wszystko właściwie, nie ma znaczenia, dlatego że wszystkie typy Kaizen bazują na procedurach raportu A3 i cyklach PDCA, czyli to nasze Plan, Do, Check, Adjust, czyli zaplanuj, wykonaj, sprawdź i popraw, dla ciągłego doskonalenia. Te wszystkie klasyfikacje i wątpliwości, one nie pochodzą z Japonii. Japończycy właściwie nie robili żadnych takich zestawień. To jest ten nasz binarny, arystoteliczny umysł, zachodni umysł, który właśnie wymaga takich systematyzacji. Wszystkie te typy Kaizen, one są zależne od zakresu w organizacji, od długości, od szybkości oraz intensywności działań. Także można sobie wybrać to jakieś, można to nawet nazwać, ale na dobrą sprawę wszystko się sprowadza do tego, że ciągłe poprawianie przy pomocy właśnie takich dwóch prostych narzędzi A3 i PDCA. Celem tego wszystkiego, także widzimy tutaj różne typy Kaizen, jedne są bardziej takie pochyłe, bardziej płaskie, inne są bardziej takie mocno nachylone. Wszystko to jest dążenie do perfekcji. I wiadomo, że to wszystko to nigdy nie będzie doskonałe, dlatego że ta perfekcja się tam, jak ta asymptota się gdzieś tam będzie zbliżać. Ja wiem, że człowiek zrobił wszystkie pompki, ale osiągalna doskonałość nadal nie jest 100%. Teraz zaprezentujemy kolejnego ważnego aktora na scenie Lean. To jest Paul Akers, Amerykanin greckiego pochodzenia. To jest fanatyk Lean. On jest cieślą, był cieślą, jest biznesmenem, jest autorem, czasami nawet przez jakiś czas był pastorem. Najpierw zajmował się produkcją gitar w Taylor Guitars u swojego mentora Boba Taylora, a potem założył własną firmę FastCap. To jest produkcja narzędzi do obróbki drewna. I również on wymyślił coś takiego, taką nakładkę na śruby w powierzchni drewna, które zakrywają te śruby. Jego firma to jest czysty Lean. Paul prosi swoich pracowników właściwie tylko o jedno. Jak to jest tytuł jego książki, 2 Second Lean, czyli 2 sekundy Lean. Polega to na tym, że on prosi swoich pracowników o skrócenie czasu tego, co robią, 2 sekundy dziennie. I to jest właściwie wszystko to, co on wymaga. Tak przy okazji jest kilka jego książek. One wszystkie są na YouTubie, on je sam czyta. No tam niestety nie ma polskich tekstów, no ale nie jest to po grecku, tylko po angielsku. Także ci, którzy znają angielski, sobie z tym powinni dać radę. I również Paul skrócił w swojej firmie tak zwane 5S, skrócił nawet do 3S, czyli mamy Sort, Sweep, Standardize. O co chodzi w ogóle z tym 5S? To pochodzi z Japonii. To jest taki system czystego miejsca pracy. I ten czysty system, ten oryginalny miał 5 tak zwanych S. Sortowanie, czyli porządkowanie obiektów, wszystkiego tego, co mamy na stanowisku pracy, wszystko to, co jest niepotrzebne, wyrzucamy.
Natomiast resztę ustawiamy, segregujemy i układamy w różnych miejscach. Te liliowe, właściwie te fioletowe teksty, to jest właściwie to, co Paul Akers właśnie zrobił z tego 5S dla swojej firmy. A więc sortowanie, potem sprzątanie, czyli codzienne odkładanie tych obiektów na swoje miejsca i standaryzacja, czyli ustanowienie tych czynności jako reguła codzienna. Jeszcze mamy tutaj samodyscyplinę, czyli utrzymanie tego porządku jako rytuał. O rytuałach powiemy jeszcze w kolejnych vlogach. I również mamy coś takiego ostatnio, co doszło, to jest safety, czyli bezpieczeństwo. No to już chyba się po polsku nie da na S zamienić. No ale to też znowu nie jest japońskie, to jest właściwie ten zachodni umysł, który tak lubi wszystko katalogować. Jako przykład, to tutaj mamy taką tak zwaną tablicę cieni. Ona, powiedzmy, to jest wymoszczona taka pianka, do której są wkładane narzędzia i nawet niektóre formy tego mogą być pomocne w budownictwie. Także to nie jest tylko dla produkcji, czy tam dla usług. Również też dobrym, właściwie niektórzy nawet mówią, że taką pierwszą dobrą jakby dobrym świadectwem Lean jest widok toalet firmowych. W jaki sposób, czy te toalety są czyste, czy mają takie usprawnienia, jak tutaj na przykład te japońskie toalety. Po prawej stronie mamy, koło pisuaru, mamy tutaj miejsce na parasol nawet. No, na środku są te wszystkie funkcje tego kombajnu praktycznie, tego sedesu, który jest kombajnem. Także te wszystkie usprawnienia, to jest japońska droga do udoskonalenia, nawet właśnie w toaletach. Kuchnia Fast Cup, tu mamy pola znowu. Oni między innymi jest coś takiego, że na miejscu dla spożywania posiłków budowane są magnesy. Te magnesy są również budowane w denka pojemników na sól i pieprz. I to są przeciwne bieguny, także jak się przesunie ten pojemnik z solą, to on wpada na swoje miejsce i ten z pieprzem tak samo. Także to są takie drobne usprawnienia, które jednak w pewnym sensie standaryzują to miejsce spożywania posiłków. No i oczywiście od tego można by było zacząć nawet. Innym sposobem ustandaryzowania, dla przykładu narad budowlanych, są narady prowadzone na stojąco. Co pomaga oczywiście wtedy skrócić to wszystko i również docelowo, bo to nie ma tego komfortu, także docelowo wtedy te wszystkie założenia i te wszystkie zadania, które mają być w czasie tego spotkania, one są szybciej i bardziej efektywnie osiągane. Tu mamy metamorfozę samego pola, jak on się zmieniał. Ten gość, jak już mówiłem, on jest fanatyk. On wprowadził Lean do swojego życia. To jest rocznik 1960, a ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat, uczestniczył w dwóch triatlonach Ironman. No, dla przypomnienia, to jest 4 km, prawie 4 km pływania, 180 km jazdy rowerem oraz maraton, czyli 40, tam trochę więcej niż 42 km. No jak mówię, znane polskie przysłowie, co ma w nogach, to nie utonie. Zasady Lean według Paula. Lean jest prosty. Leanem można obsłużyć wszystko to, co widzimy. Ale musimy przy okazji uczyć się widzieć marnotrawstwo. Jest do tego znakomita książka Learning to See, po polsku Naucz się widzieć, dwóch ludzi, Mike'a Rothera i Johna Shooka. John Shook pracował chyba 10 czy więcej lat w Toyocie. To są ludzie, którzy uczą nas, w jaki sposób można by było spoglądać w nasze miejsca pracy i znajdować w nich marnotrawstwo. Co do Mike'a Rothera, to zajmiemy się nim w kolejnym vlogu, następnym. A na dzisiaj zostawimy go w spokoju.
Także najważniejsze te wszystkie zasady Lean to jest przede wszystkim eliminować marnotrawstwo przez ciągłą poprawę wszystkiego 24 godziny na dobę przez 7 dni. Uczyć ludzi, jak eksperymentować i dokonywać popraw. I mimo tego, że na początku 50%, ponad 50% tych wszystkich napraw się nie udaje, to ta liczba się zwiększa z czasem. Dobrą praktyką jest dokumentowanie tego wszystkiego przy pomocy zdjęć albo nawet videos. Mamy smartfony, gdzie możemy świetne videos robić, także można to zrobić praktycznie na bieżąco. U Pola są spotkania, takie poranne spotkania każdego dnia od 15 minut do 1 godziny. Jak pamiętamy z naszego narzędzia Last Planner System, tam mamy codzienne daily huddles, które nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Także to jest taka pewna różnica. Zresztą generalnie różnica jest taka, że w budownictwie takich wszystkich napraw no nie możemy dokonywać dla całego biznesu budowlanego, dlatego że jeżeli coś poprawimy w jednym miejscu, może się okazać, że narobimy jakichś tam zamętów w innym miejscu. Także można to zrobić, za chwilkę pokażę, w jaki sposób możemy zacząć właściwie te naprawy. A co do samego biznesu budowlanego, to są narzędzia, od których zaczęliśmy właśnie w poprzednim vlogu, czyli Last Planner System, ale będą również i inne w kolejnych vlogach. W budownictwie potrzebne jest, żeby naprawiać różne procesy i w ogóle cały biznes budowlany, potrzebne jest myślenie systemowe. Jak już mówiłem, będzie o tym osobny vlog. Lean to jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jakie firmy produkcyjne i usługowe Lean, które są zdeklarowanymi już takimi adwokatami Lean? No oczywiście Toyota. Harley Davidson to jest firma Lean. Porsche jest firmą Lean. To są izraelskie siły obronne. Ta organizacja jest organizacją Lean, Amazon i takie Medical Center, czyli szpital Virginia Mason. To jest jedna z pierwszych takich placówek służby zdrowia, która się zdeklarowała przejście kompletnie na Lean. Jak to jest z tym Kaizenem? Jak możemy zrobić ten Kaizen, to naprawę w budownictwie? Tu mamy pewne... Może najpierw zacznijmy od takiego stwierdzenia, że Kaizen, to co naprawiamy, od razu standaryzujemy. Standardem jest na przykład ten clean, który tutaj wbijamy, prowadząc nasz kamień na górę, czyli jak ten syzyf. Gdyby miał takie cleany, to by szybciej i efektywniej wlazł na tę górę. Standardy są po to, żeby je usprawniać, żeby je poprawiać. Także jeżeli mamy jeden standard, to po jakimś czasie robimy z tego kolejny, lepszy standard. Także nie jest to tak, że na tym standardzie siedzimy i korzystamy z niego do upadłego. Jeżeli chodzi o budownictwo, to mamy tutaj, to musimy wrócić tutaj do tego strumienia wartości, który pokazywałem dwa vlogi temu. A więc mamy tutaj przede wszystkim przepływ informacji, przepływ produktu, czyli mamy na górze tę warstwę standardów zarządzania, któremu właściwie odpowiada cała systematyka i cała metodyka BIM. Ja tutaj przy okazji odsyłam do mojego artykułu w Builderze, który się ukaże w październikowym numerze Buildera, powinien się ukazać za parę dni. Jest to artykuł o standardach. O standardach również zrobimy osobny vlog też. Także mamy te standardy zarządzania informacją, natomiast niżej mamy standardy operacyjne, czyli ta nasza praca. I te standardy możemy podzielić na dwa, a więc standardy organizacyjne oraz standardy pracy, czyli projekt i budowa. Jeśli chodzi o projekt i budowę, no to jak już mówiłem, musi być do tego myślenie systemowe i podejście w ogóle systemowe. Natomiast standardy organizacji możemy spokojnie nawet naprawiać przy pomocy takich rzeczy jak 5S, czy 3S, czy jak to woli, czy te nawet te magnesy
w kuchni dla pojemników na sól i pieprz. Kaizen możemy robić również i w biurze projektowym. Jest nawet łatwiej to zrobić niż na budowie, dlatego że ten proces projektowy jest, no, nie jest aż tak skomplikowany, bo nie mamy aż tylu uczestników w nim. Możemy zacząć na przykład od poprawienia i od wysprzątania pulpitu komputera. To jest mój pulpit, tak wygląda moje miejsce pracy. Również możemy usprawnić zgodnie z normą, gdzie mamy tutaj kilka takich etapów pracy projektowej, gdzie mamy pracę własną, która jest na formatach natywnych, w naszych własnych biurach. Potem mamy pracę uwspólnioną, czyli to jest shared angielskie i zresztą z normy, dlatego że norma jest nadal po angielsku jeszcze. Potem mamy pracę opublikowaną, czyli już ze wszystkimi zgodami zamawiającego oraz później dla archiwizacji i dla pewnej ciągłości tego i również sprawdzenia tej informacji, również mamy pracę archiwizowaną. Także również powinniśmy nasze foldery projektowe w ten sposób układać. To jest taki folder, przykład z jednego z moich projektów. I tu przy okazji od razu chciałbym pokazać, w jaki sposób ja archiwizuję plik model projektowy. Wszystko to, co jest na bieżąco, on ma u mnie podkreśnik na samym początku i to jest zawsze plik aktualny. Natomiast plik, który ma zapisaną datę w systemie rok, miesiąc, dzień, żeby można było jak najłatwiej to poustawiać, to ten plik jest już jakby zamrożoną częścią pracy. Ja kiedyś pracowałem w takim biurze, gdzie znalazłem w folderze chyba 6 czy 7 plików, które miały w nazwie aktualny. Także to jest ta nasza praca. Oczywiście można ją troszkę jeszcze lepiej usprawnić, no ale to jest nasze biuro. Także jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, żeby to jeszcze fajniej usprawnić, jak najbardziej. Druga praca to jest ta praca uwspólniona i praca dzielona z branżami. A potem mamy jeszcze opublikowaną i archiwizowaną. Także to jest system plików, system nazewnictwa plików dla projektu. Kolejna sprawa to jest coś takiego. Dostałem kiedyś taki plik, który się tak nazywał i krew mnie zalewa. Dlatego, że ja nie mam AutoCAD-a, zresztą nie wiem, co to jest AutoCAD, potrafię otworzyć i zamknąć plik w nim. Natomiast muszę to zaimportować do mojego programu, na którym pracuję i muszę otworzyć, żeby wiedzieć, co to jest. Chodzi o nazewnictwo. Na górze mamy takie zalecenia z brytyjskich norm, a więc co to za projekt, jaki to jest, kto go stworzył, poziomy, role. Na zielono mamy tutaj system klasyfikacyjny, do którego w Polsce nie ma, także nie możemy go zastosować. Potem mamy jeszcze numer, metadane i na końcu jeszcze rewizja. A tu na dole jest przykład z jednego z moich projektów, to jest, więc tak, mamy numer kolejny, bo ja lubię mieć po kolei te wszystkie pliki. Symbol projektu, to jest branża architektura, PW, projekt wykonawczy, PL, plan, czyli rzut. I numer 02, czyli parter, bo 01 były fundamenty, ten budynek był niepodpiwniczony. I rewizja B. Także jeżeli ja coś takiego dostaję, to wiem, o co tu chodzi. Wiem, co w nim mam i wiem nawet, czy to jest plik aktualny, czy nie. Kolejna rzecz to jest standard ustawiania kondygnacji. Nie wiem, w jaki sposób ustawiacie kondygnację we własnych programach, natomiast chodzi o to, że kondygnacje są wymagane dla wszystkich aplikacji, które się zajmują analizowaniem gospodarki energetycznej. Także tutaj mamy ustawienie w kondygnacjach. Tutaj również możemy te kondygnacje porozsuwać, także ważne jest to również, żeby wszystkie te elementy, które należą do jednej kondygnacji, żeby one były właśnie na tej kondygnacji, żeby się nie plątały między kondygnacjami, tylko żeby należały zawsze do tej kondygnacji, bo to też jest fajne uporządkowanie tego wszystkiego.
Również kolejna rzecz to jest przecięcie, to jest ustawienie wspólnego początku osi, początku modelu. A więc najlepiej to jest zrobić na przecięciu osi A1, ale zresztą każdy może sobie wymyślić jak chce, ale ja, takie ustawienie jest właściwie to, z którym najlepsze doświadczenia mam. Więc mamy przecięcie osi A1. Jeżeli teraz importujemy, no bo tu akurat w mojej aplikacji to jest import, niektóre aplikacje mają referencje pracy branżowej w IFC, to tutaj mamy, to się wszystko zgadza, ono się wpisuje dokładnie w tym samym miejscu, to mamy projekt instalacji zaimportowany w formacie IFC. Oczywiście to IFC, ono jest pewną referencją, jeżeli się coś zmienia w projekcie branżowym, dostaje nowe IFC i importuje je na nowo. Kolejna rzecz to jest standaryzacja zestawień przegród. Tutaj mamy coś takiego, że każda z aplikacji na dobrą sprawę ma pewną swoją bazę danych. Tu mamy wezwania do bazy danych dla warstw ściennych. I mamy tutaj wszystkie, w kryteriach mamy wszystkie warstwy, na których są ściany. Także to też jest istotne, żeby te warstwy pasowały do różnych kondygnacji. Dobrze jest nawet, żeby te warstwy miały takie same nazwy w różnych projektach. I wtedy mogę sobie tylko wymienić na samym końcu typ tej ściany i wtedy wszystkie te komponenty, one mi się automatycznie same dopasowują. I wtedy w takim, takie zestawienia mogę sobie kopiować, mogę sobie ustawiać, mam praktycznie bardzo automatycznie i sprawnie zrobione wszystkie zestawienia przegród. Kolejna rzecz to jest porządek we wszystkich zasobach projektowych. Tutaj mamy pogrupowane wszystko w folderach i w jednym z tych folderów mamy na przykład symbole, w innym folderze mamy typy ścian, no tu akurat w mojej aplikacji się to nazywa style ścian. Także wszystko to organizujemy po to, żeby to było przede wszystkim powtarzalne, żeby można to było z tego korzystać w kolejnych projektach i również, żeby wiadomo było gdzie, co i jak. Także ja na dzisiaj już zakończę z tym wszystkim. W kolejnym vlogu będziemy mieli mówić o zmianie nawyków przy pomocy tak zwanego kata. To jest wymysł, no, czy to rozpropagował właśnie Mike Rother, i również będziemy mieli opowieść o pewnym kocie. Także na dzisiaj zostańcie zdrowi i do następnego razu.